Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić stanowisko naszego klubu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Karny. Jest to oczywiste, że jest to akceptacja, ponieważ jesteśmy podpisani pod tym wnioskiem. Chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie tutaj. Otóż pierwsza sprawa dotyczy tutaj zakresu. Nasz projekt, bo tu było to porównanie do artykułu 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który penalizuje już pewne zachowania, tylko zwracam uwagę na jedną rzecz, że obecnie artykuł 55 ustawy o IPN-ie penalizuje tylko zaprzeczanie określonym według dość skomplikowanych kryteriów zbrodni, których badaniem zajmuje się IPN i które zostały popełnione w okresie od 1 września 1939 roku do 31 lipca 1990 roku. Nasz zapis jest zapisem szerszym i w związku z tym nie powoduje kolizji. I chociażby należy się dobra cześć i pamięć tych, którzy zostali pomordowani przed 1939 na dzisiejszym terytorium Związku Radzieckiego. To byli Polacy, były to ewidentne czystki etniczne i tym faktom historycznym nie wolno zaprzeczać i my mówimy, i dlatego jest ten zapis szerszy. A druga kwestia dotyczyła tego, że również w innych państwach chroni się pamięć, chroni się cześć tych, którzy zginęli. Tutaj pragnę zwrócić uwagę, że konstrukcje normatywne, na przykład przestępstwa negacjonalizmu określanych w literaturze mianem kłamstwa oświęcimskiego, występują w ustawach karnych niektórych państw europejskich i przewidują one odpowiedzialność karną za negację Holokaustu i to jest na przykład w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Izraelu, Rumunii oraz Czechach. Niektóre rozwiązania za tak zwanych przestępstwa negacjonalizmu mają charakter szerszy, ale znajdujemy takie zapisy również w Portugalii, Szwajcarii, Luksemburgu i Liechtensteinie, więc pokazujemy w tym projektem, że takie rozwiązania są stosowane w innych państwach europejskich i najwyższy czas, żeby na terytorium naszego kraju, żebyśmy chronili właśnie dobrą cześć, dobre imię tych, którzy zginęli, którzy zostali eksterminowani, którzy i żeby nie było możliwości zaprzeczania oczywistym faktom, oczywistym zbrodniom ludobójstwa na terenie naszego kraju. I stąd nasza propozycja i stąd nasz wniosek i nasz klub oczywiście będzie ten wniosek popierał. Dziękuję bardzo.